Cześć wszystkim! Dzisiaj opowiem Wam trochę o moich dalszych planach sylwetkowych, to co będę robił przez najbliższe 2-3 miesiące, jak to będzie wyglądało pod kątem treningu, jak i diety oraz suplementacji, ale najpierw musicie zobaczyć, jak się napinam. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli chodzi o moje plany, to teraz przez najbliższe 2-3 miesiące skupiam się na budowaniu masy mięśniowej i będę oscylował w granicach zera kalorycznego bądź też bardzo delikatnego surplusu. Z tego względu, że wiem, że przy moim obecnym poziomie zaawansowania budowanie masy mięśniowej jest bardzo powolnym procesem, dlatego tutaj nie da się nic przyspieszyć, a nie chcę się bez sensu zalać, dlatego będę celował w 1 kg na wadze miesięcznie i myślę, że będzie to optymalne. I też takie podejście pozwoli mi przez długi czas budować masę mięśniową, bo nie będę musiał zaraz przychodzić na redukcję. No i właśnie niestety często oglądam taki trend, że ktoś albo przesadnie szybko się uleje i zaraz wraca na deficyt kaloryczny, albo też przesadnie boi się, że straci tą formę i w ogóle nie wchodzi na surplus. I ludzie zapominają, że nasz sport polega na budowaniu masy mięśniowej. Dlatego przez większość czasu, przez 3/4 roku powinniśmy spędzać w okolicach utrzymania bądź też surplusu kalorycznego. 14 lipca skończyłem moją redukcję, czyli no 1,5 miesiąca temu. Kończyłem na 2300 kalorii i z wagą 76 kg. Od tego czasu do teraz to było takie bardziej utrzymanie. Trochę liczyłem kalorie, trochę też nie. Trochę trenowałem, innym razem mi się nie chciało. Aż do zeszłego tygodnia. Obecnie ważę 77 kg. Podbiłem kalorie na 2800 i na razie zostaję przy tym. To na pewno będzie moje albo zero, albo delikatny surplus, ale na pewno ta waga nie będzie rosła zbyt szybko. Jeżeli chodzi o plan treningowy, to ułożył go mój przyjaciel Krzysiek Kościelniak, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. No i tak, trener, który korzysta z usług innego trenera. I jest to podyktowane z tego względu, że jestem strasznie nieobiektywny w stosunku do swojej osoby. Cały czas mam tendencję do zmieniania, kombinowania, ulepszania czegoś na siłę i nie potrafię trzymać się jednego rozwiązania, tylko od razu skaczę po 15 innych. I z tego względu często stoję w miejscu, nie potrafię się rozwinąć, bo no cały czas zmienianie planu nie jest dobre pod żadnym względem. Dlatego mam teraz plan od Krzyśka, będę się go trzymał od A do Z, tak dokładnie jak jest rozpisane, nie zmieniam nic kompletnie, no bo to nie jest mój plan, to nie jest moja koncepcja, więc nie mogę tutaj żadnych zmian wprowadzać, no i to mi pomoże właśnie wytrzymać w tym dłużej, no i być konsekwentny. Jest to plan typowy push-pull 4 razy w tygodniu z priorytetem na barki, kaptury i plecy. I jest to progresja objętości w czasie, czyli że praktycznie z tygodnia na tydzień będą dodawane ilości serii na te poszczególne grupy mięśniowe, o których wspominałem przed chwilą. Po około 5 tygodniach mam zrobić deloada, po czym znowu kolejne 5 tygodni, znowu ta progresja objętości w czasie, znowu deload. No i potem zależnie od tego, co Krzysiek wymyśli, jak będą wyglądały moje postępy, ułoży się kolejny plan, kolejny cykl. Nie będę wstawiał tego treningu w opisie filmu. Po pierwsze, bo nie jest to mój plan, a po drugie, bo uważam, że wzorowanie się na planach innych osób jest oczywistym błędem, bo trening powinien być indywidualnie dobrany pod daną osobę. No i tam w tym moim planie jest naprawdę kosmiczna objętość, jeżeli chodzi o barki. Krzysiek na pewno wziął to pod uwagę, że raczej będę w stanie się z tego zregenerować. No a obawiałbym się, że kiedy wrzucę to w internet, ktoś się na tym będzie wzorował, to może sobie zrobić krzywdę i się zajechać. Więc jest to bez sensu. Natomiast jeżeli ktoś bardzo chce, no to ewentualnie mogę spytać Krzyśka, czy mogę udostępnić i wtedy takiej osobie ewentualnie mogę wysłać to na priv. Ale mówię, nie wzorujcie się na planach treningowych innych osób, bo nie znacie koncepcji, nie znacie pomysłu tej osoby, która tworzyła ten plan pod tą osobę, więc no, to co dobre dla jednego wcale nie oznacza, że to będzie dobre dla Ciebie. Jeżeli chodzi o suplementację, no to tutaj nie ma żadnych wymysłów. Biorę kreatynę, cytrulinę, WPC czasami i omega-3. I to są 4 suplementy, które są ze mną cały czas. I to są też 4 suplementy, które polecam moim podopiecznym. Nie podążam za nowymi trendami, nie szukam jakichś udziwnień na siłę.
Nie biorę suplementów, które nie są sprawdzone. Wiem, że te cztery na pewno działają, dlatego sam z nich korzystam, sam mogę je polecić. I w momencie, kiedy jakiś podopieczny pyta mnie, czy może dorzuci to, tamto i zaczyna udziwniać, no to przede wszystkim pytam go po co. Jeżeli jest w stanie to logicznie uzasadnić, no to wtedy mogę to rozważyć. Natomiast nie każę nikomu suplementować czegoś, co nie jest sprawdzone, bo uważam, że lepiej te pieniądze wydać na dietę, czyli coś, co przyniesie naprawdę wymierne korzyści, niż na dodatek w postaci suplementów, bo wielu osób o tym zapomina, że to jest maksymalnie 5% do końcowego efektu. Dlatego nie podążajcie za tymi wszystkimi trendami, bo firmy suplementacyjne chcą, żebyście myśleli, że jest to niezbędne w procesie kształtowania sylwetki, a tak nie jest. Skupcie się na diecie, treningu, na podstawach i na tych czterech suplementach, które są sprawdzone. I to by było tyle. Tak jak powiedziałem, treningu nie będę udostępniał. Moje obecne makro wstawię w opisie filmu. Jakbyście mieli jeszcze jakieś pytania, no to śmiało pytać. Chętnie odpowiem. Dziękuję bardzo.